Ołtarz wszystko możesz postawić. To jest tam dom rady. Woda, wino. Woda, wino i hostie, tam masz wszystko. A czytania swoje ty sobie tam weź. No potem idziesz na Ewangelię, a tam przyda. Film robił już. Ała, ja muszę klęknąć, a nie umiem klęknąć. Nie mogę klęknąć, bo skórz mnie łapie. O tam. I no kielich i hostia mi dużo. Jakbym wiedział, że ty tu będziesz filmował mnie, to bym nie przyjechał, bo ja nie lubię afiszować się. Bo ja służyć Panu Bogu chcę służyć, a nie tu na filmy i tyle, i jakieś zdjęcia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcemy się modlić szczególnie w intencji naszej Ojczyzny. Kościół świata uobecnia ofiarę Chrystusa. Prośmy, aby biskupi, następcy apostołów i kapłani przez sakramentalną posługę wypełniali misję pojednania grzeszników z Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na Jego ucztę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No błogosław, Panie Boże, te dary, które swojej dobroci będziemy spożywać tych, którzy przygotowali przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich Państwa w Polsce, Europie i na świecie z pięknych wnętrz Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w powiecie wołomińskim, gdzie 101 lat temu Matka Boża, Królowa Polski, przyszła z pomocą narodowi polskiemu. Dlatego, że ojciec Gerard będzie miał za 2 tygodnie... urodziny, imieniny. Imieniny. A ojciec jest tutaj nie tylko, że senior, ale jeszcze patriarcha. Najstarszy w klasztorze. Dlatego musimy pić. No ja myślę, 100 lat. No i przy okazji drugą seniorkę wypijemy również. Tak, za zdrowie. Panie starsze, ode mnie 2 lata. A jutro ma urodziny. No, tradycja takich spotkań w Domu Polskim trwa od dosyć dawna. Mieliśmy takie spotkania na Fornebu, natomiast obecny cykl spotkań trwa właściwie chyba już wcześniej niż od początku roku, od lata właściwie minionego roku, i spotykamy się jako klub seniora. Jest to inicjatywa pani Edyty Stylo, prezes klubu Polonia, i tutaj obecna jutrzejsza jubilatka pani Magdalena jest tym seniorem, który uczestniczy od początku. Od wiosny możemy spotykać się tutaj i się spotykamy. Spotykaliśmy się właściwie już wcześniej w niedzielę po tych słynnych mszach świętych na mrozie. I wtedy tam również, że tak powiem, był jakiś żywnościowy poczęstunek. Także oczywiście koncepcja jest, że seniorzy i nie tylko seniorzy spotykają się zwykle po mszy świętej przy jedzeniu, i tak się integrujemy. I teraz jeszcze panią prezes poproszę o parę słów. Chciałam tylko podziękować bardzo tutaj panu prezesowi, liderowi w ogóle tutejszej takiej wspaniałej
naszej świetlicy, można powiedzieć, dla seniora, panu Bogdanowi Kulasowi, za to, że nas tutaj przyjął w ogóle, ponieważ nie mamy się za bardzo gdzie spotykać. Spotkaliśmy się internetowo, ale od 4 stycznia ruszył Klub Seniora, niestety z przerwami z powodu korony. I bardzo dziękuję za przybycie, bo będziemy teraz coraz gromadniej się spotykać i w takim polskim gronie. Też polska kultura, prawda, tradycje również kulinarne. Także Państwa serdecznie zapraszam w imieniu tutaj pana Bogdana i nas wszystkich, którzy ten klub staramy się rozwinąć na tak zwane Eldre Center, z norweska mówiąc, bo to jest nasz wzorzec. Dużo osób jest wyalienowanych, samotnych i bardzo miło się spotkać. Dziękujemy jeszcze raz panu prezesowi, panu Bogdanowi. Zaskoczona, szczególnie tutaj, bo nie sądziłam, że jeszcze będę jakieś zdania wypowiadać, mając swoje lata. Wszystkiego dobrego całemu towarzystwu życzę. Nic nie mam więcej do powiedzenia. Ja powiem, słuchajcie, że pani Magdalena ma chlubną przeszłość patriotyczną, jeśli chodzi o czas walki podziemia Armii Krajowej. I chcąc się dowiedzieć więcej, przygotować do rozmowy, że tak powiem, robiłem kwerendę w internecie. No i ku mojemu zaskoczeniu odkryłem bardzo dużo wpisów na tematy zawodowe właśnie, i to na tak bardzo odważne tematy, bo wyczytałem bardzo mnóstwo osób, które otwarcie pisało o swoich psychicznych problemach i o tym, jak pani Magdalena im zawodowo pomogła. I to było moje prawdziwe zaskoczenie, po pierwsze, że ludzie tak otwarcie o takich sprawach pisali, no i oczywiście, że jak bardzo pozytywnie jedni drugim po prostu te sprawy polecali. Także no nie wiem, czy pani Magdalena jeszcze, że tak powiem, zawodowo coś, ale ja myślę, że zawsze to jest potrzebne. Także ja myślę, że cieszmy się, że mamy takich seniorów wśród nas. Ostatnio ukazał się artykuł w Aftenposten wieczornym, że norwescy seniorzy są niedożywieni. I to jest w ogóle szokujące w takim kraju dobrobytu, że taka sytuacja ma miejsce, i to wszystko z mojej strony, nie? Z mojej strony? To jest to. No właśnie, no. Nieprawda. Nieprawda to jest. Nie. Oczywiście, że prawda. Ale to jest, bo ja chciałem powiedzieć, że to pani Wanda zaprzecza, dlatego że ja kiedyś się połączyłem telefonicznie, zadzwoniłem i widziałem, jak pani Wanda karmi swoich norweskich seniorów, ale pani Wanda nie bierze pod uwagę tego, że tak jak ona potrafi to robić, to inni tego tak nie robią, bo ja pamiętam, jak był Kazik, przyszła do niego Salowa i powiedziała, no on chyba nie mówi po norwesku, bo ja go pytałam, czy on jest głodny, to on nic nie mówił. To ja podejrzewam, że większość raczej tak karmi. Skomentować dwa Ja słowa. Mogę skomentować, ponieważ właściwie zasiadałam też w jakimś okresie czasu w Radzie do spraw obcokrajowców, gdzie podnosiliśmy ten temat, ponieważ bardzo wiele osób, które już zaczynają cierpieć na demencję, to są różne typy demencji, po prostu nie czują pragnienia, nie czują głodu i zapominają jeść. I nie wiadomo kiedy tracą po paręnaście kilogramów albo po parę dziesiąt kilogramów. Oczywiście osoby, które nie potrafią też powiedzieć i poprosić o jedzenie, są zapominane, ponieważ może się nie mogą wysłowić do końca, czy nie mają tych takich podstawowych potrzeb, i tych osób jest bardzo wiele, szczególnie te, które po domach siedzą, ale nawet w tak zwanych domach pomocy społecznej, te osoby, jeżeli nie potrafią się same o coś domagać, są po prostu pomijane i zapomniane. Także bardzo byśmy pragnęli coś też po prostu w tym kierunku zrobić, bo wiemy, że dużo osób jest wyizolowanych, samotnych, niedożywionych. Dokładnie. Także. Jestem samotny, ale dożywiony. A tak, a kto? Ja jestem piękny. Uświadomcie sobie Państwo jeszcze jeden problem. W norweskich rodzinach jest mnóstwo niedożywionych dzieci.
dzieci nie mają, mają po prostu tak zwany mongel z tomy, nie mają właściwego żywienia, bo są żywione półproduktami, pizzami i tym samym, albo w ogóle się nie żywią, bo wychodzą z domu bez świąt. Jest w tym najbogatszym państwie świata ogromny problem z żywieniem normalnym ludzi, tak? Ponieważ nie dlatego, że brakuje pieniędzy, tylko po prostu nie ma kto im tego przygotowywać. Ale my jako Polacy to zmienimy, bo Polska jako, prawda, kraj mlekiem i miodem płynąca i która jest krajem z ogromnymi tradycjami kulinarnymi, coś tutaj swój wkład będzie chciała po prostu włożyć w żywienie Norwegów. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. A, że pojutrze będą kolonie. Jesienne, 7 dni. Kolonie będą w górach. Zapraszam dzieci, seniorów i każdego. W tle koncert Norwida w 200. rocznicę jego urodzin. To też był imigrant. Posłuchajmy pięknej muzyki.